Trochę w dosyć chcę. Super! Wyniosłeś? Yes! Super! Brawo! Idziemy po kolejną? Tak, idziemy po następną. My witamy się dzisiaj z ogrodu. Robimy porządki, jak widzicie, z tyłu skrzynie już stoją. Także będziemy je obsypywać, to wam za chwilę pokażemy co i jak. Natomiast teraz nosimy tuje, żeby je przełożyć w inne miejsce i podlać. I Mikołaj dzielnie pomaga. Przesłodki. Za tatusiem, Miki. Ciężka? Super ci idzie. Świetnie. O Jezu. Jest, świetnie. Idziesz po następną? Jeszcze są. Super, dziękuję kochani. Ekstra, dziękuję. Brawo! Jeżeli ktoś by się zastanawiał odnośnie tych szczeków w tle, to Dalia właśnie w ten sposób się bawi, gdyby ktoś nie wiedział. Goni za Alitą i do niej szczeka. A ona nie potrafi szczekać sympatycznie, ona szczeka po prostu zawsze tak samo. Kto by pomyślał, że ona jest chora, nie? Ojej! Tam! Gdzie jest tatuś? Miki, tatuś jest tam. Dobrze, a więc... Update z naszego warzywniaczka i Krzyś zbił skrzynię. Jak będzie je zbijał i jak to wygląda, to będziecie mieć w osobnym odcinku. Natomiast pokażę wam teraz, co dajemy do tych skrzyń, że ktoś się zastanawia, bo może komuś pomożemy. Tak to robimy i wydaje nam się, że robimy to słusznie. Tak, widzieliśmy to wiele razy, więc wydaje nam się, że tak jest najlepiej. Skrzynie są pomalowane impregnatem do drewna. Na spodzie skrzyni mamy siatkę, ale nie wiemy, czy to w ogóle cokolwiek da, także tego jakoś specjalnie nie rekomendujemy, bo nie wiemy, co to się sprawdzi. Tutaj od środka jest zabezpieczona folią budowlaną, żeby, wiecie, ta ziemia nie opierała się mimo wszystko od razu na drewnie. Tutaj mamy kartony, wiecie, wytłaczanki, po jajkach zbieraliśmy to dość długo, także kartonów jest grubo. Następnie są liście, pozbierane gałązki z ogrodu i wszystko, co generalnie wylądowałoby w kompostowniku, że to jest wszystko suche, wrzucone na górę, tego będzie tutaj więcej. I później kolejnym elementem to jest właśnie kompostownik. Możecie mi wierzyć na słowo, że nie pachnie to zbyt dobrze. To się wszystko fajnie porozkłada i fajnie tą ziemię użyźni. Także stwierdzamy, że to jest rewelacyjna opcja. Nawet sami się zdziwiliśmy, że kompostownik jest już tak przemielony do takiego stopnia, bo myśleliśmy, że tu będą same warzywa. I teraz skrzynie stoją na takich podkładkach, żeby bezpośrednio nie stykać się z ziemią, żeby ta woda nie stała na drewnie, przy drewnie. Albo drewno nie stało w tej wodzie, tylko żeby była ta wentylacja. Tutaj wszystko obsypujemy po prostu korą, żeby tutaj nic nie rosło i wyglądało ładnie. Kupiliśmy takie obrzeża, znaczy obrzeża, nie wiem jak to się nazywa, takie oddzielenie trawnika, załóżmy od kamyczków. I tutaj daliśmy zwykłe kamienie, bo tutaj też mamy drenaż zrobiony, więc tutaj są kamienie oddzielone od kory i daje to taki fajny, równy efekt. I to pociągniemy na cały ogród. No tu jak widzicie jeszcze wszystko w powijakach, natomiast tym elementem się jaram tutaj. O, raz, dwa, trzy, pięknie to wygląda. Aha, i jeszcze skrzynie stoją na takiej agrowłókninie, którą dawaliśmy pod kostkę brukową. Natomiast ona będzie, tak jak widzicie, w 100% zasłonięta, więc nie przeszkadza, że ona ma taki od czapy kolor. A akurat mieliśmy jej nadstan, więc stwierdziliśmy, że zamiast kupować nową, po prostu wykorzystamy tą, którą mamy. Mikołaj ma za duże kalosze, ponieważ swoje poprzednie zgubił. Pamiętasz, gdzie dałeś kalosze? Tu. Aha, tu masz. Po prostu tutaj są kalosze i tyle.
Na pierwszą warstwę będzie zwykła ziemia, którą tutaj mamy, bo będziemy podkopywać się w jednym miejscu, a na samą górę, jakby wierzchnią warstwę, pójdzie ziemia uniwersalna, którą kupowaliśmy wcześniej. Także żeby to było takie bardzo ładne i te sadzonki miały lepsze warunki, żeby było im łatwiej, no to na górę damy taką ziemię drobniutką i przeznaczoną właśnie do warzywniaków i innych tego typu rzeczy. A jeszcze z takich ważnych informacji, to kartony, które są dawane do właśnie warzywniaków i tak dalej, muszą być czyste, bez jakichś nadruków, niekolorowe. Tutaj właśnie z tyłu mam takie odłożone, które gdzieś się zapodziały przy tym wszystkim. No i oczywiście pozbawione jakiejkolwiek folii. Taśm klejących, napisów takich, wiecie, w folikach nadawczych i tak dalej. Na dzisiaj koniec, finito. Daliśmy tutaj obrzeża, żeby oddzielić trawę od kory. Wysypaliśmy korę, kupiliśmy ją w Mrówce, żeby tutaj się wygodnie chodziło i żeby nie było tutaj po prostu błota. Pod korą daliśmy agrowłókninę, właśnie tak jak tutaj to jeszcze widać. Żeby to obrzeże puścić prosto, daliśmy sobie tutaj palik, no i sznureczek. Tak jest najprościej, najszybciej. I wiadomo, że wyjdzie równo. Wygląda to pięknie. Tutaj mamy jeszcze ziemię, którą później tutaj wysypiemy na górę. Daliśmy tutaj wszystko, co było na ogrodzie. Tak, żeby po prostu roślinki miały się czym karmić. Tak jak to się kiedyś robiło. Jedna albo dwie skrzynie tutaj będą jeszcze. W lewo to jeszcze pociągniemy tą agrowłókninę. Mam już tutaj deski wszystkie przycięte i pomalowane przez tatę. To tam miał chwilę czasu, to przyjechał i nam tutaj je wszystkie ślicznie pomalował. Także deseczki mamy już poprzycinane, pomalowane i wystarczy je wszystkie teraz skręcić. No, więc jak będziemy skręcać, to będziemy na pewno z tego nagrywać. Będziemy jeszcze docinać jedną skrzynię, bo tam jeszcze nam zostało desek. Tak więc tą kolejną skrzynię jeszcze sobie zaplanujemy, gdzie dokładnie ją damy. Na razie jest plan taki, że tutaj będą cztery. A może tam na górze, tutaj, w tym miejscu, pojawi się jeszcze jedna skrzynia. Być może tutaj będzie jeszcze jedna skrzynia. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie, jak będzie najlepiej. Tutaj mamy zakopany zbiornik na wodę, tutaj wystaje szlauf. Właśnie podlewałem nasze brabanty, które też kupiliśmy w Mrówce. Mam nadzieję, że będą ładnie rosły. Będą zaś z drugiej części ogrodu, żeby to wszystko nam tutaj zakryć. Będziemy ich musieli jeszcze dokupić, bo na razie kupiliśmy tak parę, ile nam się do auta po prostu zmieściło. No, już je podlałem właśnie dzięki tej studni, którą tutaj mamy, zbiornikowi na wodę. Ona jest zasilana tutaj właśnie tym drenażem, który tu jest z boku jest. Tutaj jest drenaż pociągnięty. I z tego drenaża idzie prosto tutaj do zbiornika na wodę i dzięki temu cały rok mamy wodę dostępną, żeby móc sobie właśnie z niej korzystać tutaj ze szlaupa. I to jest mega fajne. Tam mam też zamontowany jeszcze, tylko teraz go nie widać, bo jest przykryty, licznik, ile wody jest aktualnie w zbiorniku, tak żeby mieć nad tym kontrolę. Tutaj nam jeszcze zostały obrzeża, bo będziemy tam jeszcze te obrzeża ciągnąć dalej w stronę domu. Tutaj je troszeczkę prawdopodobnie zakręcimy tymi obrzeżami, to jeszcze zobaczymy dokładnie, jak z Martą to ustalimy, żeby to wyglądało fajnie, bo tutaj będziemy chcieli również wysypać korę. Ona na razie jest taka mokra, bo jest prosto z paczki, ale jak wyschnie, zrobi się o wiele jaśniejsza, ale przyjemnie się po tym chodzi.
i na pewno nie będzie powodować takiego błota, jak chodzenie po prostu po trawie, gdybyśmy chcieli tutaj częściej jakby koło tego pracować. Wrzuciliśmy tutaj też nasze rzeczy z zeszłego roku z kompostownika. Wszystkie jakieś już przejedzone rzeczy. Wiadomo, one tutaj jeszcze gdzieniegdzie widać jeszcze jakieś resztki owoców, ale to niczym nie przeszkadza. Jak to będzie przykryte ziemią, to samo to po prostu przegnije dalej i stworzy super pożywkę dla naszych roślin. Pięknie, cudownie. Jestem mega zadowolony, trochę zmęczony. Martusia już poszła tam chyba kąpie Mikołaja, a ja wam chciałem jeszcze tutaj pokazać, jak to mniej więcej wygląda na koniec dzisiejszego dnia. Zobaczymy, czy uda nam się coś jutro jeszcze zrobić. Fajnie by było tutaj jeszcze przysypać tą ziemią z ogrodu, a później na wierzch pójdzie już ta ziemia uniwersalna, taka lepsiejsza, w której zawsze jakieś warzywa sialiśmy, więc właśnie tego typu ziemię używamy. Może jeszcze coś przełożę, bo muszę jeszcze przełożyć kostki, żeby mieć gdzie kopać, bo kostki na razie leżą w miejscu, gdzie będzie kopane. Ale tego wcześniej nie wiedziałem, że będzie to właśnie w tym miejscu. Więc ja się żegnam i widzimy się już jutro.